wsiąd. A to już smog jest. Syn ma takiego, to to wiesz. On wypa. Cross country kosztuje 10 tysięcy więcej. I tu mamy dyskusję jakby uciętą. Nie, to będzie droższy. Nie jest źle, droższy. Zlem się, on jest za długi. No to okej, to 60 szukamy. To, to nie oglądajmy 90, jak jest za długi. Trzymajcie mnie. Tu jest coś szarego, ale wnętrze piękne, chodź zobaczyć. Zobacz tu na środek, na panoramkę. Może być Erka, ale nie jest. Tu już wygląda. No, no w takim kierowcy mogę mieć za 55 tysięcy w kraju. To trzeba było brać. No za długi, mi się źle jeździ, bo syna jeździłem. A to jest 60. Garażem się, kurwa, nie mieści. To jest 60, nie? A to 60? No, wygląda na 60. 55 tysięcy, no. I martwe pole tu jest. I wirtualny zegar jest. Krótszy to dobrze, czy źle? Fajne rzeczy. Czarny Seat. Czarny Seacik. Taki jak szukamy ATK. ATK. Automacie wirtualnych 20 rok. Tylko jedna kamera, ale ubogość. Całe szczęście jest. Parkowanie przód, tył, boki. Co kaino? Ten czarny, co to? Volvo. Tak, ale podchodzi. Ta, 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 Q2. Q2 nie. Q2 nie, to nie, Peugeotik. Peugeotik nie. I co taki w RCR-ze, co on taki? Co on tu ma w RCR-kowate, RKR-ka? Jest w RCR, chociaż fotele bez sygnowania, coś tutaj. Piękny. Piękny. Baba to, baba tamto. Hyundai, Hyundai, my go tutaj, czekajcie, bo widzę ateczkę czarną. W panoramce. Cztery kamerki. Wirtualny. Pyk. Jo, pierdziel. To jest jednak Terrako. Lewicki za długie, bo się nie zmieści do Terrako, no. No tak 19 zwyż. Za nowe jeszcze. Za nowe jeszcze. Insygnia w limu. Zynie, chwileczkę. Pełny leder, czyli skóra, proszę Państwa. Grzana kiera, grzane stołki. Z wentylacją fotele. Z pamięciami, widać na dole. I w sedaniku. Typu liftbacku czy hatchbacku, jak kto woli. Wersja przyjemna. Doglądamy 18 rok. X1, Dankę. X1, tak. Na jedną ośkę. X1, przyjemny kolor. Czysty, ładny, elegancki, obok jest Terrako. Wysprzątany przyjemnie. Opsa! Kierownica fajna. Jak to w BMW? Jak to BMW? 170 kilka przebiegu, czy tylko tak? Tak, no tak, że powiedział mi, znaczy, że tyle jest. Rzućmy okiem na licznik. Co to się robi? Start, stop, jest nogę na sprzęgło i ognia. Co wyskoczy? A nawet 170 kilka było.
176. 13200, tak? Tak. Znaczy nie wiem, 13 na pewno było z przodu. 13 na pewno, trajce. No to 13 by go pewnie... Na moje oko była szyba przednia zmieniana. Tak. Takie to nieeleganckie. Dwumasy nie słychać, przyjemnie motor pracuje. Ale nie wiadomo który. Niektóre mają, wiesz, jakiś problem z tym łańcuchem. Tak to w BMW jest, no. Jedne mają problem, inne nie. M47 i M47. Alik nie będzie wiedział, jaki to N jest. Alik wie, że 13 sakiem za niego musi dostać. Tak. I to jest cała historia u Alika. Tylko my się tam brandlujemy tym N48, N24, 326. Klapa w prądzie. Dyska nie wie, szabro. Wana. Kamery nie ma. Ale cena jest odpowiednia. 13,7 raczej niż 13,2 na moje oko. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.